Hej, hej, siemanko, witam wszystkich i zapraszam na ostatni odcinek Rise of the Republic. No i słuchajcie, zapowiada się, że być może ten ostatni odcinek będzie naprawdę fajny, bo teraz widzę, że mam to spore armie. Konfederację Celtycką oczywiście opanowałem sytuację z nadchodzącymi ich armiami, ale mimo wszystko widzę, że jeszcze coś tutaj idzie. Czekam nadal niestety na... tu mi niestety blokuje... Dwie armie, ten Marucinowie. Tu będę musiał dowerbować, słuchajcie, parę jednostek, bo tu może nie wystarczyć. Tej piechoty, a nie chcę tutaj tego toczyć, tej bitwy, ona będzie na pewno zbyt... Nie będzie zbyt pasjonująca. Tego generała możemy sobie zupgrade'ować i teraz tylko... Czy ja już mógłbym im wojnę wypowiedzieć? Czy to 7 tur minęło? Jeszcze jedną turę, dobra. Następnej turze ich zaatakujemy. Staniemy sobie już tu. Dobra. 2900 mamy. No i jest troszeczkę słabo. Trochę politycznie się pokićkało. Nic nie mogę na razie z tym zrobić. Ale dobra. 2900... kurczę, szkoda, że nie ma podglądu na... Na miasta, w których są, o właśnie. To może? W których są dzielnice biedoty, bo tu jest rozwój nastąpił, więc to nie przeszkadza. Pisie, możemy coś, na razie tu nie budujmy nic. Tu. Tu możemy, o właśnie, tak. To i to. Dobra. I następna tura. No i dobra, zobaczmy, czy będzie tu jakaś fajna bitwa z Tarasem. Muszę szybko tych Marcinów... uciekli. Ale to jest ta ostatnia prowincja. Fajnie, że akurat tam ma największe zgrupowanie wojsk. To mi się bardzo podoba. O, no działa, widzicie? Tu próbujemy teraz ugryźć z drugiej strony. Może będzie coś ciekawego. Proszę. Tu i jeszcze dodatkowe paucetianowie się ruszyli. No, zapowiada się ciekawy odcinek. Liguria jeszcze mi została też do podbicia. Dobrze. Kartagiński kapitan. Ok. Napisujemy. No i zajmijmy się najpierw tymi. Tym towarzystwem. I teraz tak. Najpierw zaatakujemy tym. Tak, żeby ta armia potem mogła się ruszyć. Tak, już możemy. Ok. No i tylko... O, dobrze. I pięknie. No i teraz w ten sposób ty możesz już lecieć tutaj do Scipius. Bardzo dobrze. Ty sobie tu sieć, awansowałeś. Armia awansowała. Dobra. Lekkie jazdy. Mamy lekką jazdę. Na szansę na zranienie wysłanników wroga w samoobronie. Może być i... Morale wszystkich oddziałów jazdy, bo to jest jazda. I to. Bardzo dobrze. Hadria jest do przebudowania. To może... Może to... To... I to. Dobra. I to wszystko będziemy mieć w tej prowincji zrobione. Teraz tak. Tu muszę atak odwetowy przeprowadzić na Ravenę, bo tu mi się będą spawnować te wojska cały czas. Konfederacji. No i tu też muszę ściągnąć tą jedną armię. Bo tutaj cały czas siedzi coś. Czekajcie, potrzebuję jednego...
agenta, właśnie tego, który siedzi, jest tutaj. Server. Nie. Zamorduj, dobra, może się przydać. Właśnie, i ciebie potrzebuję tu. Fajnie, że jesteś blisko, bo tu idzie właśnie jedna armia, wycofuje się. Ty idziesz, dobra, to ta armia się zajmie tym. A ty stawaj tu, bo ty musisz iść na Ligurię. Tak. Schować się. Okej. No i tyle. Na razie. Spoletium. Mamy 2300. Dobra, rozbudujmy to. Może to. Okej. A tu możemy pójść w to. Dobra. Ale źle, źle, źle. Przepraszam. Przepraszam, nie, 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 nie. Chyba, że no dobra, zobaczymy. Ciekawy ruch. Ale źle. Właśnie. Przepraszam, ja zapomniałem, bo ja muszę tą armię przesunąć. Ale Elei. I to spowoduje, że mi wejdą w terytorium i będę się uganiał za nimi zamiast skończyć kampanię. To po prostu zapominalstwo. O, chodzi o to. O tą armię tutaj. Bo wolę stracić Elę niż Ceruntię. No to w ogóle tę armię mogę zaatakować. Dojdę? Nie, nie dojdę, bo on jest w szybkim trybie. Dobra, ustawmy się. Najlepiej było się schować, ale tu i tak go nie damy. Bo ten do potent idźmy. Po prostu. I teraz zakończmy tą turę. Muszę te jednostki upgrade'ować. No, no właśnie. I to spowodowało, że się wycofali. I będę ich trzymał na dystans, dopóki CPU nie odbije i nie sprowadzę tu drugiej armii i wtedy przejdę do kontrataku. Co to płynie tam? I co to była? To był taras? O, fajnie, że się. No, tylko żeby mi Neapol nie zajął Brutinium. Szantaż. Może być. Mieszkańcy umierają z głodu, wkrótce. Aha. A co to są? A skąd oni się tu wzięli? A, dobrze. Dobrze. No to bardzo dobrze, bo my tu już jesteśmy. Na miejscu prawie. Upgrade'uję sobie tylko tą jazdę. No i jak tu jest? Minus 2,13. Dobra, poprawiło się. Czy podboje poprawiają tutaj humor? Tak, i pójdziemy tędy. I tak, niech oni tą Herdonię zdobędą. My ją odbijemy w następnej turze. Tu musimy czekać. I tą armię potrzebujemy na południu. Tutaj. Tak. Tu atakujemy Ravenę. Ja nie będę jej zdobywał, tylko ją zniszczę. Chociaż grabież. Ale zaraz, kurde. Przyjmuję w każdym razie i zniszczenie i. No dobra. Niech będzie. Tak. Nic na to nie poradzę, muszę to zdobyć.
trzy nie. Dobra, i ty myślę, że teraz możesz lecieć na stalię. Dobra, oni tu nie wyjdą, więc staniemy tu blisko. O. Dobra, jeszcze chciałbym do końca. Tu się zagapiłem. Cholera jasna, no. Potrzebuję jeszcze jedną armię. Dobra. No i tu mi zdobędą. No dobra, to jest tą stalię w końcu zajmę. Trochę za szybko lecę i dlatego tak się zapominam. No dobrze, nawet się wycofali. To lepiej. Much blood has been spilt. I suggest that your work... Nie ma mowy. Kartagiński poddaj się przez... Nie. Na pewnej stronie nie. Tak, tu się poddali. Okej, to wiemy. I teraz my sobie to odbijemy i zniszczymy tą armię. Jest 18 jednostek. To sobie zaupgrade'ujmy to. I to. No, dobrze. Tak jest. Herdonie, okej. Dobra. Tak, ty jedziesz tu. Co to jest? A, to jest ten mój generał drugi, dobra. Leć ty szybko tu, wiesz? O, masz. Ten znowu tu mnie atakuje. O, masz. Dobra, ustaw się tu. Tu się przedarła jakaś armia. Górami przeszła. To my się wycofajmy tu i nawet jeżeli zajmą Wiesul, to my to odbijemy w następnej turze. Więc spoko. Tutaj może by ich... sobie połączył. Tu się trochę cofniemy, słuchajcie. I zrobimy plądrowanko. Dobra. 4200. Jak tutaj? Minus 7. Dobra. Można by im zapewnić lojalność. Super. No, jest całkiem spoko. Tutaj nadal muszę stać i nic nie robić. To zburzymy. To niewiele, to nie będę inwestował. Tu mogę co najwyżej zrobić. Może być do ładu publicznego, a to zburzyć. Dobra. Jedziemy dalej. No, czekamy też na tą reformę wojskową, żeby porobić tych Astatti i tak. No widzicie, sporo ma tych armii. No może się ruszy. Neapol trochę też pomaga, więc no jest tu takie. Jest okej. Okay. Ale ruchów. O, Libia Pulla osiągnęła pełnoletność. Kartagiński polityk, okej. Okay.
Dobra, od tego zacznijmy. Tu potrzeba żarcia. I... I to zróbmy. Niezadowolona ludność gdzie? A, tutaj dobrze. To ja chcę poburzyć wszystko. Niech tutaj wybuchnie bunt. I teraz gdzie ta armia poszła stąd? Wycofała się, tak? Natomiast idą dwie tu. I tu musimy polecieć tak. Wesprzemy ich tą armią. Staniemy tu i tu dowerbujemy tych rzymskich szermierzy. O tak, zrobimy, super. No i tu się będę ganiał z nim. Gdzieś tu w lesie jest. No to przeleźmy tędy, no jak on się gdzieś tu chowa. To przejdziemy tędy, no. Trudno. Dobra. O Jezu, tutaj też coś pływa. Dobra, tu jest luz. To możemy rozbudować w końcu. Kasiora za to. Herdonię nie, na razie nie tykajmy. Tak, tutaj można by było kasę wziąć. Okej, dobra. I jedziemy dalej. Och, źle. Przepraszam. Znowu zapomniałem o jednej rzeczy. Momencik, bo się nie ruszyłem. Na tych pałcetanów nie zaatakowałem. Momencik. No, oczywiście chodzi o Scipius, tak, żeby odbić. No właśnie. O to chodziło. Tak, ruch na mapie kampanii zdecydowanie teraz najbardziej się przyda i to możemy przebudować i to już w następnej turze. No właśnie, dobra. Tak się kotłuje, ściąga armię. Ale na razie nic. Pod Herakleję chyba trzeba podejść i wykonać pierwszy ruch, bo on się będzie tutaj tak pieścił. Dobra, i teraz tak, można by było zrobić. Tylko to za chwilę. Tutaj teraz idzie armia, tak? Czy ja dojdę? Gdzie? Tu mi zabraknie trochę. Ale oni chyba do Alei nie dojdą. Albo dobra, wpuśćmy tą jedną armię. Staniemy tu. Robimy tu zasadzkę. O. Dobra. Tu jest wszystko spoko. Dobra. No i teraz tu działania. Tu jest gdzieś armia. Gdzieś tu się po lasach chowa. Tego jestem pewien. Dobra, ale my zaatakujemy tu. I tu skontrujemy tą armię. Co tu jest? Tak. I tak.
Pick up the pace there. Target practice. No właśnie, takie armie. Jezu, jeszcze uciekli. Dobra. I zawróćmy się tu. Ach, kurde, tą armię zostawiłem tu, to niedobrze. Dobra, gdzie jest ta armia? Ty idź tu. Bo tu może wyjść z lasu stąd. Coś. Dobra. 12 tur zostało. Dobra. Teraz tutaj jeszcze ruch. Tego nie zdobędziemy, ale możemy im poblądrować ich. Dobra. Sporo mamy pieniędzy. Dobra, rozbudujmy to i zróbmy to. Dobra. Antium. Pieniądze. Tu chyba w Wej też można w pieniądze pójść. Dobra. O, tu trzeba to rozbudować. Okej, okay, to, no to już nie mamy pieniędzy. Legion trzeci awansuje. Tak. No dobra. Idziemy, idziemy, przebijamy się, panowie. Ostatnie dwie prowincje. O, proszę. O, proszę, jaki ruch. Z drugiej strony zaatakował. Super. To mi się podoba. I co tu jest? Hippeis. Terency hoplici. Hoplici. Hipotoxotai. Dobrze. No, fajnie. Dobra armia. No to może Taras tutaj nam zajmie. Zobaczymy. Może jeszcze jeden odcinek nam wyjdzie. Może będzie jakiś kłopot z nim. To cwaniaczki, no. The spirits tell us that we should offer you gold. I am... Ach, Jezu, i znowu tu przylazł. No Boże, jakie to jest głupie. W kółko trzeba latać, no. Pójdzie tu pewnie, no. We find you worthy of benefiting from our prosperity. Nie. Very well. Balarowie, wahana rozwiązana. Ciekawe dlaczego. Ktoś chciałby z nami? Nie, Liga Truską, tu musimy jeszcze zbić, że tak powiem. Dobra. Zajmijmy się najpierw tą sytuacją. No i to nie jest dobrze, bo pójdą na Arminium. A my nie zdążymy tam dojechać. Dobra, ale do Sarsiny pójdźmy. I dowerbujmy tutaj armię całą. Tak. Dobra, zajmiemy Felsinę. Ale jak patrzcie, Raveny nie odbił. No to fajny ruch też w sumie. Bo to jest wszystko w tej prowincji. Dobra, podjedźmy tak. Zróbmy sobie tu plądrowanie. I ruszmy się tą armią. W
końcu na tą stelię. Dobra. Nie mam już pieniędzy. No i teraz co? Działamy tutaj. Stąd musimy... O! Pięknie! Pięknie, słuchajcie! Idealnie się tu składa. Bo zrobimy tak. Robimy tak. I zrobimy tak. I cudownie. I się nadziali. Bez strat. Dobra. Tu by się przyda... A, tu już mam trzeci poziom. No, poniszczyli. Dobra. Kurde, szkoda, że ty się nie przesuniesz tu bardziej, bliżej. Dobra, 827. My chyba nawet za to nic nie zbudujemy. Czy rody są zadowolone? Bardzo są zadowolone. Czy ktoś tu ma awans? Tak, nawet dwa. Dwie armie. Ty nie masz tu nic? Dlaczego? 2% morale wszystkich oddziałów. No to jest dobre. Do pancerza, do szybkości uzupełniania. No dobra, tak. A, jeszcze czwarty legion awansował, dobra. Tak, szybkość uzupełniania jednostek się może przydać. No wejdzie nam ta Konfederacja Centycka. Wejdzie nam tutaj. O nie, wycofali się do Raweny. Cudownie. Słuchajcie, cudownie. Lepiej być nie mogło. Jak ja tam wszystko poniszczyłem. Nie, chyba zbudowałem tam farmę i kopalnię chyba. Czy tam, nie wiem jak się to nazywa. Dobra, to 27 minuta, to tu słuchaj, będziemy musieli sobie przyciąć. Zostało nam tak 20 minut odcinka. A chciałbym jeszcze stoczyć jedną bitwę fajną z Tarasem. Córka osiągnęła pełnoletność, no właśnie. Kroniki rodzinne, o to zaraz zobaczymy. Tu już mamy dwie córki. Lucjusz jakoś się nie kwapi. Co to za kronika rodzinna nam to wyskoczyło? Nie widziałem tego. Po śmierci krewnego ta postać poprzysięga uhonorować jego panie codziennie. Quadratus. Dobra. No dobra, słuchajcie, czy widzimy się za chwilę, kończąc odcinek i zobaczymy, czy uda się stoczyć bitwę z Tarasem. No okej. Okay. Parę tur dalej. No i mam już pierwszą prośbę Tarasu o pokój. Ale nic z tego. Rozbiłem Paucytanów. A teraz nadal... No tutaj stoi armia, a Potentia atakuje. No dobra, okej. Okay. Ale ja mam Sibinium chyba to jest. Na Herakleę mogę zaatakować. Idzie kolejna armia. No, wygląda na to, że pod Potentią może nastąpić jakieś coś, będzie jakaś bitwa. Okej, okay. Ci się wrócili. Niech ta Liga Etruska sobie tam będzie. Och, jakim cudem to jeszcze ma siłę. Dobra, ale tu mam w Scipius armię. Ach, Jezus Maria, skąd oni się tu wzięli? No trudno. To nie jest problem. Paucetianowie, przepraszam. Tu jeszcze mają jakieś niedobitki. Okej.
I tu możemy walczyć, wspomóc lidze etruskiej i pomożemy im. O, ale straty będziemy mieli, dobrze. Ale to będzie trudniej zniszczyć, chociaż to jest jakaś flota dziwna. No dobra, ale pomóżmy. Boję się, że mi nie starczy potem armii, żeby tą armię Ligi Etruskiej zniszczyć, ale wolę mieć tutaj spokój. No, jedną jazdę straciłem. Osada pod... tak? Żranny. Oho, Rzym. Niedobrze. Gdzie jest wysoko? Bowianum najpierw. Tu musimy się zająć, tak. Kto? Ród Lucyniuszów. Oj, super. Nie mogę. O Jezus Maria. Minus 11, wow. Sejwnijmy. Dobra, trochę się poprawiło. Wyślij prezent. Ach, kurde, super. Tym akurat nie mogę. Jest też głupie, że się nie da tego odznaczyć, albo ja coś źle robię. Tym muszę zapewnić awans. Ale tutaj też nie jest za dobrze. Urodzie Servilla. Czy mam mało pieniędzy? Pieniędzy nie mam, słuchajcie. Dobra, dlatego nie mogę zapewnić tego. Na pewno to zniszczymy. Tak. I lecimy tu. W ogóle do Kompsy chyba pójdziemy. Bo ja tu mam armię. Mógłbym na taras pójść w ogóle, słuchajcie. Ha! A pójdźmy, a co? Poczekajcie, bo chyba w ogóle ja bym sobie to stoczył. Jako ostatni tutaj, to jest ta nasza armia, dobrze, ale tu jest jeszcze armia. Gdzieś, która leci na północ, gdzie ona jest. Tak. Tak, leć tu. No i teraz muszę tu troszeczkę polikwidować najemników. Zdobądźmy Parmini. O. Tu trochę jest armii ich. Tak. Może być. To się może przydać potem, ale tak, ja mam tutaj paru najemników tej armii i to mi powoduje, że muszę ich zlikwidować. Tak. O. Wyjść tą armią tu, żeby zdążyła się wycofać. A tym... siedzieć tu. Albo pójść tak i zrobić zasadzkę. I tam, gdzie ją zaatakuje, to skontrować. Dobra. Okej. Ci się mogą wrócić, ale ta prowincja to mi jest niepotrzebna. Dobra, a ja teraz muszę sobie... O kurde, ale się wpakowałem. Było im nie pomagać w mordejerze, no. No i znowu się muszę wycofać, słuchajcie. Dobra, no wycofajmy się. Jezus Maria, co za dziadostwo. No dobra, widzimy się za chwilę.
Potencję stracimy. Aha, ale możemy zaatakować taras. No dobra, słuchajcie, zróbmy sobie tą bitwę taką końcową. Mi się wydaje, że tylko może w następnej turze. Doróbmy sobie jeszcze drabin. Albo wieży. Tak. Okej. Okay. Nie wiem, dlaczego tutaj niby mamy mieć... Tylko zobaczmy, czy tu... Ci mi na Sylbion pewnie pójdą. Dobra, ale tam leci druga armia. Kurde, i trochę mnie martwi to, ta secesja. O, ale dobrze. Okej, okay, super. Czyli zbieraliśmy kasę z podboju na to, żeby poprawić to, ale tu jest jeszcze nie za dobrze. Dobra. Znaczy oni mają nadal te same prowincje? Lukania, patrzcie. I Eturia i Korsyka. A czy my mamy coś w Eturii? Trzeba skądś zjąć. To musi być. Wejdź, zdejmijmy zatem. Tak. Tu mamy na Korsyce, z tego co pamiętam, mamy. Czyli mamy Samnium Frent i to, i to, i to. Chyba tyle. Więcej Frenati nie wiem, czy mamy. Zobaczmy. Mamy. Aha, to musimy zmienić. Dobra, bo oni się tu po prostu zmienili. Zmieniają się i żadna informacja nie wyskakuje, że oni się zmieniają te sami, te prowincje jak chcą. To jest głupie strasznie. O, proszę. Tu teraz ominął. Blokadę. I offer this morsel. Now, like a wolf at the door, perhaps you will go find better hunting somewhere else. No, teraz to tak. Teraz to tak. Nie, tu jeszcze jest. Jeden region, ten chyba. O, i właśnie o to chodziło. Tak się męczą o tą potencję. Potencję. A ten co tak wolno płynie? No to się atakuje. O Jezu, no nie. No, głupie. Flota na szczęście. Wyczerpanie? Teraz? A, i tak, dobrze. No dobra. Dobra, czyli tak. Atakujemy. Gdzie atakujemy? Tu. Gdzie ty jesteś? Ty jesteś tu. No to się cofnij tu. Zatem. Tak. Zaatakujemy taras. Tu jest jeszcze armia. To idź do Treventum chyba. Nie, idź tu. Dobra, wspomożesz. Ty zajmiesz. Dobra, teraz tu możemy zaatakować. Tak, dobrze. No pewnie uciekną. Nie, nie uciekli. Bardzo dobrze. Super. Bardzo dobrze. Tu musimy się wycofać. To uciekajmy tu. Może tu zbierzemy w końcu dwie armie. Federacja, o, to ja mogę plądrować tu w ogóle. Ale nie, muszę uzupełnić tą armię. Tak.
Dobra, zlikwidujmy to i zwerbujmy sobie tutaj lekkich hoplitów i to zlikwidujmy. I tak zróbmy. O. Dobra. A się męczę z tą, żeby się tu przebić? Strasznie. Sersina, to trzeba rozbudować. Może żarcie, to przebudować. To i tu dać coś, co mnie jest dać już. Może, dobra, zaoszczędźmy trochę kasy, bo nie wiem, co to będzie w następnej turze. No i dobra, słuchajcie, róbmy ten atak na taras. Szkoda tylko, że nie jakieś doborowe oddziały, cholera. Trochę mi się nie chce tego tak robić, powiem szczerze. Bo tu mamy... Nie, dobra, tego nie pokażę. Pokażę, słuchajcie, inną bitwę. Bo to szkoda, szkoda na to czasu chyba. Jakieś te oddziały doborowe bym chciał pokazać wam. Dobra, zobaczymy się za chwilę. Okej, sytuacja jest teraz taka, że już odbiłem Apulię całą. Ściągnąłem już tutaj trzy armie. Pobiłem w Sylbion armię Tarasu i teraz stoję pod Potentią. Co ciekawe, Konfederacja Celtycka cała kapitulowała i teraz jest moim... pod moim protektoratem, no więc spokojnie w końcu mogę ruszyć na... żeby Ligurię podbić. Nie. No, netami będziemy wojować. Nie, dobrze. Dobra, to robimy z automatu. Dobra. Teraz podciągamy tą armię. Ojej, co tu się dzieje? Dobra, starczy. No i tu leci ta armia. Dobrze, czyli ja muszę tą armię zawrócić, bo tu mi pewnie będą atakować. Więc się wróćmy. Tu wydaje mi się, że wystarczą te dwie armie. Tu jeszcze może coś dowerbujemy. O, proszę! Miejscowi żeńscy topornicy. Szermierze, jeźdźcy. A, nawet niezła jazda. Super. O, tak sobie zróbmy. Dobra. Znowu te psy. Dobra, słuchajcie, i tyle. I kończymy turę. Na pewno jakieś dzielnice biedoty mi wyskoczą. No i co zrobi Taras? Taras mogę się założyć z Potentii i ucieknie. Albo i nie. Dwie tury mi zostały do reformy. Wojskowej. No, Apol już tu się szykuje. Kurczę, już ja już wiem, że oni... No dobra, ale to jest, jest mój sojusznik też, więc nawet jeżeli zajmą tereny, które... O, pięknie. Bardzo dobrze, że ci zaatakowali. I się zabili. No, ale już koniec. Nie uciekajcie nawet. Gincie. No! No! Szybko. Próba zamachu. Dobrze. Udało się. Niestety nie zostali dobici, ale dobra, oni tu już nic nie działają. No i teraz róbmy... A, wiedziałem. Nie, nie uciekli jednak. Dobra. Zaatakujemy sobie tą armią. Ja spod tarasu się w końcu wycofałem. Tylko tak. Tu w Heraklei... Jedna tura mi została już do reformy wojskowej. No dobra, ściągnijmy. Tu postawimy tą armię.
Wszystkie armie będą mnie wspierać, bo i Neapol też. Super. Potencja odbita. Okej. I pójdziemy na Herakleję chyba. O tak, tak, bo potrzebuję, żeby mieć to, dobrze. Mam tu gdzieś, tu mam wysłannika. Dajmy go tu, okej, i ciśnijmy tą Ligurię. To już ostatnie miasto tu zostało. Okej. Okej. Zwiększenie rangi. Okej. A, jeszcze Asta została tutaj. Duża armia. Wejdźmy tu. Aha, i tutaj nie ma co zwerbować, bo tu nic nie ma. Dobra. Tą armią trzeba się będzie zawrócić. Przy tym wyjdźmy, o tak, się ustawmy. Dobra. No i teraz pewnie coś tutaj jest do przebudowania. Albo tak, tą armię trzeba ściągnąć tu. O. Tak, Parmin trzeba będzie przebudowywać, ale to może za chwilę. Zobaczmy tu w Lunie, okej. To jakieś drobnostki. Dobra, słuchajcie, i tu sobie przerywamy i widzimy się. Staram tutaj szukam fajnej bitwy z Tarasem. Okej, no więc tak, kończymy zdobywać Brutium, czy jak to tam. Mam już, jestem już po reformie armii. Widzicie, mamy Principes, Hastati, Roari. Mamy też Triarii tu. I słuchajcie, ostatnią bitwę sobie zrobimy właśnie, zdobędziemy Taras. Teraz już powinienem chyba kontrolować całą tą prowincję. Consentie niestety Neapol zdążył mi przejąć, ale to chyba nie jest ważne. Tak jest, bo mamy z Neapolem sojusz wojskowy, więc wszystko tu ładnie się ułożyło. Zdobędziemy sobie jeszcze tylko Taras, którym w sumie już mógłbym tą armią zdobyć. No i co pozostaje? Upgrade'owanie jednostek w nieskończoność i tyle, no. Nic na to więcej poradzić nie mogę. O, tak. W ten sposób. Rari, tak, się z tego robi. Nic podniecającego specjalnie. Już mi się jednostki werbują. No. Tu oczywiście się będziemy z tymi bawić, tak. No i co? I tyle. I to właściwie końcówka kampanii. Więc poczekajcie jeszcze chwilę, tylko doprowadzę tu do zajęcia Tarasu. I na tym sobie zakończymy. Dobra, to trzeba będzie poprzebudowywać wszystko. Czyli widzimy się za chwilę. Okej, słuchajcie, dobra, jesteśmy pod Tarasem. I szturmujemy. Jedziemy z ostatnią bitwą. Jeszcze do Legionu drugiego straciłem wodza, zabiły mi go wojska, znaczy szpieg Tarasu i Sabinus, czyli syn Camilliusa teraz zaczął dowodzić drugim Legionem. No my sobie szturmujemy, teraz słabe jest tylko to, że no, że tutaj nie będziemy mieli wystarczającej ilości sprzętu lężniczego, ale zobaczymy sobie Triarii i Principes. Okej. No i te 150 oddziałów to jakaś straszna przeginka jest. Okej. Miasto. Takiego miasta jeszcze nie widzieliśmy. Fajnie. I teraz z której tu strony? Tak, z tej strony na pewno atakujemy, bo tu będą nasze posiłki wchodzić. I super, mamy jedne drabiny. Okej. Na pewno nie będziecie drabinami, a te używać rabin. Trochę to głupie, ale już nie ma co czekać. Triari. Na murach to się raczej nie przyda.
Proce damy tu na wzgórze, ubezpieczone będą przez jazdę, a tą jazdą sobie będziemy patrolować te tereny. Dobra, i zaczynamy. Principes 1, 2, to będzie w obwodach. Dobra. Zaraz wejdą nam tu Hastati i poglądajmy sobie. Principes wcześni tak wyglądają. No, już mają tarcze takie odpowiednie, charakterystyczne. To mamy Triari. Weterani. Super wyglądają, trochę mi się nie podobają ich te hełmy niektóre. I co tu jeszcze mamy? Hastati. Możemy sobie zobaczyć. W lesie, dobra, niech oni tu podejdą. Oni będą... Julius. Tu. To będzie pierwsza fala ataku. Nie taka zła w sumie, bo mają... nie taka zła, bo mają oszczepy w sumie. To są nie Hastati, tylko Raari. Nie tak źle. Nie chciałbyś tutaj się przesunąć. Dobra. No to atakujemy. Aha, to są jeszcze łucznicy, tak, dowerbowałem tu łuczników, żeby trochę było najemników. Dobra, czy my coś ustrzelimy stąd? Nie, bez tej jazdy. Dajmy to generała, nie wiem, może tak za górą. Okej, okay. Raari już atakują. Hastati też. Wszyscy do palenia. Tu jest generał Triari. Tak jest. Dobra. Ostateczne oblężenie. A, słuchajcie, gdzieś te drabiny przecież jeszcze mamy. Weźmy jeden oddział Rari. Niech wezmą tę drabinę. Bo na tej bramie to my się wykrwawimy tu. No ale cóż, nic nie poradzimy. Tu się możemy tylko cofnąć poza... A, tu w ogóle nie ma. Super. Czy wy coś strzelacie? Czy nie? O. Jest coś do zniszczenia, super. Tu jeszcze jeden... O! Teren psychoplici. Proszę. Rozstrzelać. Palita. Palita. Tak. Zmienimy to. Dobra, ładnie rozpalają. Tu ostrzał. Tu też. Tu trzeba ich wesprzeć, bo mi tą jazdę zniszczą. Feltaści dobrzy. Procarze, a bo ci jeszcze doszli. Jak tam brama? Dobrze, już się uszkadza i drabiny podjeżdżają. Mieli uciekać. Może jeszcze zaoszczędzę to.
strzela się z amunicji. Dobrze, dobra. Brama zniszczona. Bijamy się do środka. Principes. Do boju. Tych trzeba zaatakować, żeby nie mogli strzelać. Dobra. Dobra, zniszczyliśmy to. Tu trzeba się przemknąć. Nie, 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 nie. Nie, nie, tylko obrzucaj, już nie masz ammo, więc uciekaj. I tu procarze sobie już z tym poradzą. Dajmy teraz generała tu. Triari. Do walki. No i to by było na tyle w sumie. Tego rozstrzelamy. Ten się gdzieś tam pałęta. Nawet chyba tą jazdę tutaj zaoszczędzę. Asastenes. Może dajmy tu jeden oddział Principes na mury. Tu jest jeszcze dużo towaru. Co tu? Oplici idą, dobra. Ten jak się trzyma, no zabijcie go, ludzie. Dobra. O, tu jak mi Principes obrzucali, chamy. Ty się wbij też tu na mury. Jak się tu przyciska. Co to ma być w ogóle? Dobrze, Principes z włóczniami, dobrze. No dobra, tu jeszcze uciekło. Terency hoplici. Dobra, wy już to zmasakrujcie, tak? A wy byście poszli jeszcze co, to może byście dogonili. O, tędy można przejść, dobra, wykorzystajmy to. Kurde, jak ci hoplici tutaj walczą na tych murach. Wyślijmy tam jeden oddział. Kurde, ktoś mnie tu ostrzeliwuje. Trzeba wejść do środka. Ten jak push through tu robi. Kubaniec. Dajmy na mury tych wolk. Aha, oni chcą wejść tędy, super. A tu? No właśnie. No i to uciekło, no. Trudno. Trudno. Co oni tu wyprawiają? Rzeźnia. Się tłuką. No, ci hoplici nawet tam coś próbują. Otoczmy to. Swords!
Odetnijmy ich. Tu od tyłu. A tak. No i dobra, przebiliśmy się na murach. No jeszcze się trzymają skubani, no. Myślimy jeden oddział triarii, żeby zajął to. Dwa tu. Dobra, z tym to sobie już chyba poradzą. No, ciekawe, czy sobie poradzi tu ten generał. Myślimy tu na tył jedno oddział Principes, tak? No tu idziemy do środka miasta. Ściągnijmy sobie tych łuczników tu i generała. No wy po prostu atakujcie. No, słuchajcie, mamy to. O, tu jeszcze idzie jakiś oddział. Poczekajmy, niech przejdzie, bo widzę, że chyba tak się zachowuje, jakby nas nie widział. Okrążymy go. Idealnie. I zamkniemy go z tej strony jeszcze. To chyba ten oddział, który zszedł tam. Dobra. Tu już chyba też okej. Też męczą się. Dobra. Dobra, to zajęte. Tu możemy zająć tą bramę. I to wszystko skierować do tej bramy. Będą mieli bliżej. No dobrze, że nawet to wszystko poszło. Tak, ta brama nasza, super. Wy sobie możecie już odpocząć. Chociaż nie, to was jeszcze potrzebuję. No i mamy to. Widzicie, łucznicy? O, ale mają mała ammo. Tu jeszcze będzie generał na pewno. Coś tutaj strzelało? Takie mam wrażenie. No właśnie, idzie generał. Puśćmy go trochę tu. Albo tak. Otoczmy. No i nawet to już ci łucznicy nie będą potrzebni. No, to jakieś barykady. O, łucznicy ładnie strzelają, super. Jest w zasięgu. To sobie go obrzucajmy oszczepami. O, właśnie. Pięknie. Jeszcze jeden rzut, przygotować. Pilum. Nie? Nie przygotujecie? Przygotujcie. O, teraz rzucili, za późno. Radzą sobie, triarii. Żeby włączyli ten atak formacji jednak. A co? No, o, teraz rzucają ładnie.
Zwarcie szyku, morale, obrona, zwarcie. Możemy tego użyć. Zobaczymy sobie, jak tu jeszcze triari nam kwadrat uformują. I tak się trzyma długo ten wód. A to są Dobrowi... Nie, tak. Terency, dzidzi Dobrowi. Nasza triari mają 99 walki w zwarciu teraz, nieźle. No, i koniec. No, słuchajcie, no mógłbym jeszcze tą Sardynię i Sycylię pocisnąć, ale to już chyba nie ma sensu, bo to już nic się nie będzie nam przeciwstawiało, to teraz już jest teraz w tym momencie zniszczony i tak naprawdę jest to tylko przyjmowanie propozycji satrapii, no, że zostajemy protektorami. No i werbowanie tych oddziałów. Dobra, słuchajcie, dzięki za oglądanie. Zapraszam na kolejne kampanie. I do usłyszenia.